dobry. Mój wyczekiwany dzień właśnie nastał. Idę do fryzjera. Tosia ze mną. No, także życzę miłego dnia. I idziemy. Into my eyes and show me all adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking. No i już jestem po fryzurze. Zobaczcie, jaką mam piękną fryzurkę. Happy! Jestem bardzo zadowolona, bo u fryzjera byłam nie tylko ja ostatnio, ale teraz była też i Tosia. Już miała takie długaśne te włosy, że już trzeba było jej obciąć. Słuchajcie, ten park and ride to jest świetne rozwiązanie, bo stawiasz sobie samochód i idziesz prosto do Ubana i nie musisz po prostu jechać do miasta całym samochodem i płacić nie wiadomo ile. No to hej! Pokaż, no chodź szybciutko, chodź, jak pięknie. No dobra, może nie aż tak pięknie, ale tak zadbanie, czyściutko, teraz moja księżniczka. Tosia? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Możemy ktoś powiedzieć, czego ona tam szuka? Tosiu, czego tam szukasz? Co? Czego tam szukasz, dziewczyneczko? Ja obieram marchewy znowu. No, Tośku. Straszne rzeczy. Do przygotowania, do przyrządzenia muszli będziemy potrzebowali oczywiście muszle. Właśnie dzisiaj się bardzo zdziwiłam, bo już je dostałam. Jestem tak zachwycona, że po prostu szok, od razu kupiłam. Zobaczcie, tak one wyglądają, nie wiem czy znacie. Można je kupić już takie gotowe albo do skrobania, do mycia, ale na przykład jak gdy jesteście w Chorwacji na urlopie, a wiem, że wielu z Was wyjeżdża, idźcie po prostu do pierwszego portu, tam są takie ryneczki co rano i możecie kupić sobie cudownie dopiero wyłowione muszle. Te są oczywiście zapakowane już, ale daty mają jeszcze całkiem spoko.
Więc fajnie, bo uważajcie, bardzo, bardzo niebezpieczne jest zatruć się muszlami, czyli muszą być one naprawdę świeże. Do tego kilka marchewek. Nie ma, jak zwykle w większości moich przepisów, nie ma konkretnych ilości, czyli jedna czy dwie marchewki. Zróbcie tyle, ile lubicie. Lubicie dużo, a ja lubię dużo, to daję sobie dużo. O, mam tutaj dwie, cztery, sześć, no 7,5, 7, powiedzmy 7 marchewki. Czerwona cebula. A może bym wspomniała, że tych muszli mam kilogram. Czerwona cebula, wzięłam dwie, bo lubię. Do tego seler naciowy, dwie, trzy łodygi, jeszcze nie wiem ile kupię, ale bardzo lubię jego zapach i on sobie tak tutaj już leży, więc tutaj już przygotowałam. No myślę, że wezmę trzy. Kawałek masła. Ja wzięłam dwa ząbki czosnku, ponieważ będę to jadła w pracy i obawiam się trochę o swój no, oddech, więc właściwie o kolegów i koleżanki. Więc weźcie ile chcecie. Zobaczycie później, jak go pokroimy. I sok z jednej cytrynki. I do tego bulion. Ja mam zamrożony, zaraz go w sumie rozmrożę, ale jeżeli nie macie, to możecie sobie spokojnie użyć tego sztuczydła. No niestety to jest jedno z dwóch sztuczydeł, jakie używam. Jeszcze delikat Knora, tak. To mam też jeszcze do ryb w sumie, ale tego póki co nie używam, bo ten pierwszy mi wszystko zastępuje, także to są dwa moje sztuczydła. Ten delikat Knora jest po prostu rewelacyjny i bulion z tego powodu, że od czasu do czasu, mimo że mam swoje zamrożone czy przygotowane i gotuję naprawdę często, to jednak potrzeba tego takiego bardziej intensywniejszego smaku i właśnie podejrzewam, że i ja dodam troszeczkę tego do muszli. Także, no słuchajcie, wiem, że nie jest to zdrowe i nie jest to dobre, ale no dobra, już nie bądźmy tacy. Od czasu do czasu można. No i dobra, słuchajcie, teraz zdaje się, a tu Wam może pokażę jeszcze, gotuje się właśnie bulion z marchewką i z selerem. Marcheweczkę mam młodziutką, więc nie będzie się długo gotowała. Jeśli macie taką dużą i grubą i chcieliście je, macie duże kawałki, to oczywiście musicie troszeczkę dłużej ją pogotować. Ja umyłam, nawet tak ciemno, ciemno, ciemność widzę, ciemność. Umyłam sobie muszle, bo one już były oczyszczone, dlatego mam takie szczęście, że mogę sobie je umyć. Tak, mama zawsze mówiła, dziecku, nie pracuj jedną ręką. Ale mam wymówkę, bo drugą pracuję, trzymając właśnie kamerkę dla Was, bo tylko chciałam Wam pokazać, co teraz zrobiłam. No, widzicie, one jeszcze są takie na wpół zamknięte, więc i teraz się to gotuje. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Gotuje się. Moja księżniczka oczywiście w samym środku kuchni. Dobra, teraz się gotuje. Wrzucamy umyte muszle. Dalej się gotuje. Przykrywamy pokryweczką. I ja mam akurat na 7 cali, ja mam indukcyjnie, 7 właściwie to jest 7,5 indukcyjną, ale jak się zagotuje, to trochę to zmniejszę do czwóreczki, przynajmniej u mnie. No powiedzmy na średnim dopływie ciepła, ja wiem, 5, góra 10 minut. W tym czasie skroję czerwoną cebulę, skroiłam już czosneczek i zaraz wyciśniemy bing, cytrynkę. Powiem Wam szczerze, że próbowałam już różnych tych wyciskarek do cytryn. Ta jest najtańszym, najbardziej dziadowskim wydawałoby się urządzeniem, ale słuchajcie, uwierzcie mi, jest po prostu mega najlepsza, najlepsza na świecie, dlatego nawet już za niczym nie patrzę. Jest po prostu super. No i oczywiście zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć, że potrzebujemy pieprz. Zobaczcie, jaki mam piękny młyneczek, prawdaż, prawdaż. Troszeczkę się utlenia. Prosto z Turcji. Prosto z Turcji. O, nie ostry. Bądź ostry, młyneczku. Widzicie, prawda?
No to ja uciekam do gotowania. No jak widzicie, moje muszeleczki piękne są już gotowe. Na koniec, jak już wyłączyłam, widzicie, gotujcie. Ja w sumie Wam powiedziałam 5-10 minut. Nie, cofam, przepraszam. Gotujcie je, aż się otworzą. Widzicie, one się pootwierały i wówczas już są gotowe. Pamiętajcie, broń Boże, nie zjedzcie ani jednej zamkniętej muszli. Nie otwierajcie, nie pozwalajcie swoim dzieciom ich otwierać. One nie są zdrowe, one są chore i po prostu może się wam nic nie stać, a możecie na przykład spędzić następną noc w toalecie, a po co, prawda? No i teraz słuchajcie, wrzucacie, jak już one się otworzą, wrzucamy czosnek i cebulę. Cebuli nie gotujemy, bo straci cały kolor i doprawiamy sokiem z cytryny. Ja dałam z całej cytryny, bo w sumie jest tego dużo, a lubię taki smak. Oczywiście, jeżeli są jeszcze dwie opcje. Jeżeli byście na przykład chcieli mieć muszle w pomidorach, co jest bardzo popularne, ja je odstawię teraz. No, co jest bardzo popularne, to spokojnie możecie dodać koncentratu pomidorowego. Drugim sposobem jest. Właściwie to się nazywa w sosie winnym, czy z wina, z białego wina, no jakoś tak. Ja nie gotuję z alkoholem, nie lubię gotować z alkoholem, dlatego daję więcej cytryny, jeśli dajecie wino. Uważajcie z cytryną. Mi cytryna zdecydowanie w tym przypadku zastępuje ten kwaśny smak i nie uważam, że trzeba muszle robić w sosie z białego wina. Także spróbujcie muszle à la Ewa. No, wszystkim smakuje, także mam nadzieję i Wam.